Jest parę takich aparatów, które zmieniły na stałe rynek fotografii cyfrowej i jednym z tych, które pamiętam najbardziej, będzie Canon 5D Mark II. Nie dość, że jest to pełnoklatkowy aparat, to miał jeszcze fantastyczne tryby filmowe, dzięki którym filmowanie z wymienną optyką stało się czymś obecnie powszednim. I to był jeden z największych sukcesów marketingowych Canona, że potrafił nakręcić parę scen z Iron Mana 2, używając tego aparatu, bądź używając go do nakręcenia całych odcinków serialu Doctor House. To był strzał w dziesiątkę, bo dzięki temu na przykład ja zainteresowałem się kupnem aparatu do filmowania, jak myślałem, a potem okazało się, że robi również zdjęcia, co zaczęło mi wychodzić i zmieniło to również i moje życie. Wydaje mi się, że można zaryzykować stwierdzenie, że seria 5D w Canonie była jedną z najistotniejszych serii w ogóle w historii fotografii cyfrowej. A teraz mamy do czynienia z kontynuatorem tej serii, mianowicie Canonem R5, na którego recenzję zapraszam. Cześć, witam Cię w Szklanym Oku i Kaniewicza, ja się nazywam Aleksander Kaniewicz, ale możesz mi mówić Olek i dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, czy Canon R5 jest aparatem dla mnie i odpowiada moim potrzebom. Canona R5 z obiektywami RF 24-70-28 oraz 85-F1.8 wypożyczyłem na parę dni na życzenie klienta. Zlecenie miało polegać na tym, że miałem użyć aparatu do nagrania paru filmów modowych w Warszawie na Starówce. Miała być to męska marka modowa, a filmy mieliśmy robić na YouTube oraz do social mediów, na Instagram, na Facebooka i tak dalej. Klientowi zależało na tym, żeby to była wysoka jakość, 4K w możliwie małej kompresji i najlepiej w C-Logu. Zatem głównie pod takim kątem testowałem ten aparat, a jak wiesz z moich social mediów, bo mam nadzieję, że je obserwujesz i podobnie, że subskrybujesz ten kanał, a jeśli nie, to teraz kliknij proszę subskrybuj oraz dzwoneczek. Dzięki temu będę bardziej zmotywowany do lepszej pracy. Także jeśli obserwujesz moje social media, to wiesz, że jestem portrecistą, fotografem mody i tak dalej. I pod takim kątem testuję te aparaty. Zatem jak zwykle na tym się skupiłem, a tutaj jeszcze bardziej, bo musiałem się tego aparatu nauczyć. Tak jak w poprzednich recenzjach Canona R oraz Canona RP, pomagał mi właściciel tego aparatu bądź co bądź, Paweł Salamucha, którego serdecznie tutaj pozdrawiam. Tak teraz byłem zdany sam na siebie. A przesiadka z Canona 80D bądź w ogóle z aparatów serii D na aparaty serii R, kiedy nie ma obok kogoś, kto ci powie co, gdzie poprzełączać, no odrobinę trwa, bo to nie jest tak, że wszystkie te nowe opcje są dla ciebie oczywiste, a przynajmniej dla mnie nie były. Może ja jestem jakiś mniej bystry, ale wydaje mi się, że jestem na tyle bystry, że mogę stwierdzić, że także w większości ludziom się nie uda tak z marszu wziąć i przejść, że trzeba jednak nad tym aparatem przysiąść, co absolutnie nie jest wadą, ponieważ mimo tego, że aparaty te funkcjonują odrobinę inaczej i trzeba się ich nauczyć, no to nadal one są w systemie Canona, a system Canona jest jednym z najbardziej intuicyjnych moim zdaniem systemów w ogóle ze wszystkich. Ma najlepsze i najbardziej przyjazne menu. Tam wszystko jest praktycznie na wierzchu, nie wiem, porównywać można do Blackmagica na przykład. Zatem jest bardzo dobrze, jest bardzo przejrzyście i tyle. Tak czy siak, jeśli weźmiesz nowy aparat Canona z serii R, to się w nim odnajdziesz, mimo tego, że musisz trochę poklikać. Bo jeśli ja byłem zainteresowany filmowaniem, to ogrom opcji, jaki tutaj oferuje nam Canon R5, jest nawet, bym powiedział, przytłaczający. I tutaj pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy. R5 ma dwa sloty na kartę. Na kartę SD i na kartę CF. Dlaczego w ten sposób? A mianowicie dlatego, że jeśli chcesz nagrywać jakieś rzeczy w 8K, bo nawet taką jakość oferuje, bądź w niższej kompresji, w ogóle w jakiejś turbo jakości wideo, no to nie można ich nagrać na kartę SD, ponieważ no, wiadomo dlaczego. Te karty są zwyczajnie wolniejsze niż CF. One są stworzone do czegoś innego. Zatem jeśli marzy ci się 8K, 4K w 100 klatkach, bądź w nieskompresowanych RAW-ach, no to musisz się z tym pogodzić, że to nie jest dla ciebie. Że panie Areczku, jeśli nie masz karty CF, no to zapomnij biedaku. Takie rzeczy są dla zarządu, a dla ciebie jest jakość 4K w 50 klatkach z kompresją i herbata Saga w świetlicy.
Ale ej, jest C-Log, zatem jestem ukontentowany. I jest te 50 klatek w 4K. Czyli czego tak naprawdę chcieć więcej? Do tego, co akurat wtedy potrzebowałem, było to rozwiązanie idealne. Skok jakościowy jest gigantyczny, bo do tej pory, używając 80D, na którym teraz na przykład nagrywam, musiałem korzystać z dosyć kontrastowego profilu, zatem miałem dużo mniej możliwości potem w postprodukcji, w wyciąganiu z cieni, czy w wyciąganiu z jasnych partii. W dodatku 1080p to nie jest 4K, okej? Zupełnie nie miałem wtedy możliwości i nadal nie mam na tym 80D możliwości kadrowania. A teraz mam. Tylko, że kolejna rzecz, że to nie jest tak, że przesiądziesz się od razu z tych trybów filmowych ze starszych lustrzanek i wejdziesz na C-Log i od razu będzie ci wszystko hulało. Mi to musiało zająć trochę czasu, żebym się nauczył, żebym ogarnął teorię, jak to trzeba zrobić, żeby to zaczęło dobrze wyglądać. Ale warto. No i tak jak widzisz, najpierw przed samym zleceniem postanowiłem, że warto by było posiedzieć północy i faktycznie siedziałem północy, czytając, w jaki sposób należy ustawić ten aparat, jakie ustawienia dają tutaj największe korzyści. Potem poszliśmy na starówkę z Klaudią Lidzką, którą znasz pewnie z tego kanału, i nakręciliśmy razem parę rzeczy, a jeszcze tutaj kręciliśmy w pionie, co w ogóle było zabawne. I ja prawdopodobnie powinienem nagrać kiedyś film o tym, jak się kręci rzeczy w pionie aparatem, bo to też nie jest oczywiste, a parę już patentów na to mam. Zatem stay tuned. Ale jak już siedziałem tej nocy po wypożyczeniu tego aparatu i starałem się ogarnąć tryb filmowy, to miałem to pierwsze zaskoczenie, że nie potrafiłem tego włączyć. Tak jak na każdym normalnym aparacie Canona, masz włącznik na wierzchu, który krzyczy: ej, przełącz mnie, jeśli chcesz mieć tryb filmowy. Tak, normalnie na R5 tego nie ma. Przełączanie między trybem zdjęciowym a filmowym jest tak bardzo nieoczywiste, jak tylko może być. Musimy bowiem wejść w menu, w tryby fotografowania i potem dodatkowym, nieoznaczonym w ogóle przyciskiem, przełączyć na tryby filmowe, żeby móc skorzystać z menu wyboru trybów filmowych. Jest to tak nieoczywiste, że przypomina, nie wiem, zabezpieczenie przed dziećmi butelki Kreta. Krzysztof, nie dawaj Maciusiowi R5, bo jeszcze przełączy w tryb filmowy i będzie nieszczęście. Spoko, Halina, na szczęście Canon zrobił zabezpieczenie przed dziećmi w tym modelu i on nie włączy trybu filmowego, jeśli nie będzie wiedział jak, a jest na to za mały. W każdym razie, jeśli nie masz instrukcji albo nie masz internetu pod ręką, no bo ja to się dowiedziałem z filmu na internecie, no to nie masz jak tego włączyć, no nie domyślisz się. W sensie może siedząc i klikając we wszystko co można, może się w końcu połapiesz w tym, jak to zrobić, no mi się nie udało. No i nadal jest to kombinacja przycisków, dosyć nieoczywistych przycisków, więc musisz się nauczyć tego, co by nie mówić, kombosa, żeby w ogóle funkcjonować z tym aparatem. Nie jest to uciążliwe, kiedy robisz to przez parę godzin i po jakichś dwóch dniach było to już dla mnie całkiem naturalne, ale co by nie mówić. Z drugiej strony, ja lubię Mortal Kombat i Tekkena i przypomina mi to czasy, kiedy brało się pada i wstukiwało się te kombosy, więc no dobra, więc tutaj propsy. Żeby używać R5, musisz się nauczyć paru kombosów, spoko. Ale kiedy już nauczysz się wszystkich ustawień, które sprawią, że ten obraz w tym aparacie będzie świetny, oraz nauczysz się w ogóle, jak włączać ten tryb filmowy, to autofocus pracuje genialnie. Normalnie nigdy wcześniej jeszcze czegoś takiego nie doświadczyłem. To pracuje lepiej niż moje oko. Fakt faktem, może oko po 6 piwak, no bo wiadomo jak ustawia ostrość ludzkie oko, ale wow, byłem naprawdę pod wielkim wrażeniem tego, że on tę ostrość trzyma i inteligentnie sobie wszystko wyłapuje, więc Canon, gigantyczne propsy. Wreszcie mogłem się skupić na samym kadrze, nie myśląc o tym, żeby modelka była wyostrzona w danym konkretnym momencie, bo aparat robił to za mnie. I tak, i niektórzy powiedzą, że o, ostrzenie manualne to jest dopiero sztuka, no ale dobra, ja...
Ja wolę skupić się na kadrze, wolę się skupić na tym, co konkretnie chcę zrobić, a nie na tym, jak chcę to zrobić. Poza tym, że przetestowałem ten aparat na Claudii oraz na męskich ciuszkach, postanowiłem go przetestować na trzech modelkach, które też umówiłem. No i porobiliśmy to, co zazwyczaj robię, czyli zdjęcia z modelkami. No i dzięki temu mam ten aparat przetestowany w boju. A, i tak jak z Claudią oraz z ciuszkami używałem Flycama, tak tutaj używałem tego aparatu z ręki i muszę powiedzieć, że stabilizacja sprawdza się całkiem nieźle. Jeśli nie weźmiesz żadnego Flycama, żadnego gimbala czy czegoś takiego do stabilizacji, to jeśli dzień wcześniej nie doświadczasz, że tak powiem, wojowniczego wieczoru i nie trzęsą ci się rano ręce, to powinno ci się radzić doskonale, bo stabilizacja również jest bardzo, bardzo, bardzo satysfakcjonująca. Oczywiście zależy to od tego, czy jest cyfrowa, czy jest mechaniczna, ponieważ w obu wypadkach wiąże się to z kropem. Bateria w tym aparacie to klasyczne kanonowskie LPE6N. Zatem jeśli masz worek takich baterii, bo prawdopodobnie masz, bo Canon używa ich od 200 lat, z pewnych oczywistych powodów, no to będziesz mógł cały czas nimi żonglować. A używa ich z takich powodów, że to jest po prostu świetna bateria i na tym naprawdę, nie wiem, chyba czołgi mogą na tym jeździć, tyle ma w sobie energii. No i jeśli chodzi o zużycie energii, no to generalnie jeśli robisz po prostu zdjęcia i filmy w takim normalnym trybie, no to wydaje mi się, że ta bateria powinna wystarczyć. Jak ja robiłem te ciuchy na Starym Mieście, no to przy całym dniu nagrywania, ale tak naprawdę solidnym całym dniu, musiałem baterię zmienić raz. Więc spoko. Zrobiłem też parę zdjęć. Nawet więcej niż parę. I co mogę powiedzieć o jakości? No jeśli chodzi o jakość, no to jest nawet dużo bardziej niż spoko. Autofokus działa tak jak przy filmowaniu. Można założyć, że powyżej 95% strzałów będzie miał trafione. I to jest świetne, że autofokus radzi sobie nawet, jeśli włosy modelki przysłaniają oczy. On i tak ci wyostrzy na oko. I to jest wow, to zrobiło na mnie wielkie wrażenie, bo jestem przyzwyczajony do tego, że przy detekcji fazy w lustrzankach to wyostrzyłby na te włosy, a tutaj ostrzy faktycznie na to oko, zatem propsy Canon. Nie wiem jak to robisz, ale to jest fantastyczne. I jeśli chodzi o samo robienie zdjęć, to miałem wrażenie, że aparat robi te zdjęcia sam. I tak jak gadałem z innymi, no to również, którzy używali tego samego aparatu, to również mieli takie samo wrażenie, że ten aparat jak go weźmiesz do ręki, to zdjęcia robią się same. Nie wiem o co tutaj chodzi, ale tak po prostu jest. Chyba chodzi o to, jaki ten aparat jest sprofilowany, jak leży w dłoni, jak jest wyważony i w ogóle cały workflow. Zatem Canon, wow! Fotografowanie tym aparatem to jest czysta przyjemność. Warto też zwrócić uwagę na to, że jak zrobimy zdjęcie, to ma ono 45 megapikseli i to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, jedyną wadą tego jest to, że te pliki dużo ważą, ale można włączyć ponoć tryb nieskompresowanego RAW-a i... Nie no, nieskompresowany to jest włączony. Można włączyć tryb skompresowanego RAW-a i wtedy mamy raz, że lżejszy ten plik, dwa, że szybciej się go obrabia. A ponoć, ja tego nie sprawdzałem niestety, bo nie miałem czasu, ale ponoć te skompresowane pliki nie odbiegają jakością od tego, co dostajemy. A wiadomo, jeśli mamy 45 megapikseli, to zawsze można coś dociąć i tak dalej. Zatem fajnie, że mamy taką opcję, fajnie, że jest tyle megapikseli. Ja nie widzę tutaj żadnej wady. Poza tym, że te pliki potrafią być duże i potrafią czasem trochę zamulić i że faktycznie musimy wziąć pod uwagę tego, że będziemy potrzebować trochę więcej miejsca na dyskach. Ale hej, tak jak kiedyś kupiliśmy dysk 500 GB i byliśmy w szale, że wow, ile to jest, no to tak jak teraz kupiłem sobie niedawno dysk 5 TB, więc...
Wszystko idzie do przodu, również megapiksele. No i tutaj warto się zatrzymać na chwilę przy tych obiektywach do Canona R5. Jeśli chodzi o osprzęt, no to mając ten aparat, warto mieć naprawdę dobre obiektywy. Bo ja na przykład skorzystałem z tych 45 megapikseli. I bo obiektywy 24-70 i ten 85 są, wow, są fenomenalne. To są tak ostre obiektywy, że nie wiem, do tej pory widziałem coś takiego tylko w Sigmach. Tylko że zoomy Sigmy mają super ostre te skrajne ogniskowe, a tutaj nawet pomiędzy tymi ogniskowymi było bardzo ostro, zatem wow, jestem zachwycony. Jeśli chcesz wykorzystać w pełni z tych 45 megapikseli, to zaopatrz się w obiektywy serii RE. Jak już wspominałem, ten aparat wypożyczyłem do konkretnych zastosowań i musiałem się go nauczyć, zatem nie miałem czasu na przetestowanie wszystkich trybów, głównie z tego względu, że nie miałem zwyczajnie karty CF, a również to był weekend i nie chciałem zwyczajnie latać i poszukiwać, kupować tej karty, ani też nie było jak dopożyczyć jej, więc 8K czy tych mniej skompresowanych trybów zwyczajnie nie przetestowałem. Wierzę, że są świetne i na recenzjach innych ludzi wychodzi na to, że faktycznie robią gigantyczne wrażenie. I na końcu wypadałoby wydać werdykt, prawda? Muszę przyznać, że było to jedno z najbardziej bolesnych rozstań w moim życiu, kiedy musiałem go oddawać do wypożyczalni. Naprawdę, przyzwyczaiłem się do tego aparatu i to jest tak jak mówiłem, on sam robił te zdjęcia. On tak leżał w mojej dłoni, zżył się po prostu ze mną, zżył się z moim umysłem, z moimi rękami, staliśmy się jednym. I co mogę powiedzieć? On jest po prostu fenomenalny. Szczególnie z tymi obiektywami, które są po prostu bajkowe. Jednak czy radziłbym zakup tego aparatu tobie lub sobie? To zależy. Ja osobiście bym go nie kupił, bo takiego aparatu zwyczajnie nie potrzebuję. I mówię serio, ten aparat jest, ja nigdy nie spodziewałem się, że kiedykolwiek powiem coś takiego, ale on jest za dobry dla mnie. 45 megapikseli to jest bardzo dużo. Fakt faktem, można z tego wydrukować duży Bristol w rozdzielczości 300 dpi, tylko po co? W sensie do takich dużych rzeczy i tak nikt nie podchodzi aż tak blisko. To jest do zastosowań bardzo konkretnych i większość z nas i tak nie wykorzysta w pełni tego potencjału. Poza tym do takiej rozdzielczości musisz mieć naprawdę topowe szkła, żeby to w ogóle miało sens. Bo upskalować cokolwiek można, tylko co z tego, jeśli nie będziemy mieć obsłużonej tak wysokiej rozdzielczości. Więc musimy się liczyć również z tym, że będziemy musieli kupić bardzo, bardzo dobre szkła, żeby z tego w ogóle korzystać. Dalej, filmowanie w 4K przy 50 klatkach brzmi świetnie, również przy 100, ale 6K i 8K, no sorry, mi się to zwyczajnie nie przyda. W sensie fajnie by było móc coś skalować, móc coś wykadrować i tak dalej. Można używać proxy i w ogóle i wszystko, ale żeby to obsłużyć, trzeba mieć naprawdę gigantyczne karty, trzeba mieć szybkie karty, wydawać na to na moje majątek. I czy ja potrzebuję tego do swoich zastosowań, kiedy najbardziej wymagającą rzeczą, jaką ja robię, są jakieś rolki do internetu, jakieś filmy z modelkami, bądź teledyski, które i tak są wyświetlane na YouTube? No nie, do moich zastosowań to nie jest potrzebne. Może jak zacznę kręcić seriale dla Netflix, no to wtedy warto by było się zaopatrzyć w taki sprzęt, ale teraz... No i nad tym wszystkim jest jeszcze cena. Zestaw, którego używałem, czyli Canon R5 oraz 24-70 28 i 85 18 bodajże, kosztuje prawie 31 tysięcy złotych w chwili, kiedy sprawdzam te ceny. To są spore pieniądze. Nie wiem, czy idąc chodnikiem znalazłeś kiedyś 31 koła? No ja nie, a jeśli tak, no to powiedz gdzie. Zatem ja, mając taki hajs, wydawałbym go na trochę inne rzeczy, szczególnie, że ten aparat ma te wszystkie feature'y, których jak już wspominałem, ja ich zwyczajnie w tej chwili nie potrzebuję. Idealną alternatywą wydaje się być parę tysięcy tańszy Canon R6 Mark II, który teraz wszedł. On ma 24 megapiksele, czyli tak spoko. Tryby filmowe też obsługuje te, których potrzebujemy, przynajmniej ja potrzebuję.
Zatem jeśli myślisz o tym, żeby kupić sobie R5, zastanów się, czy Canon R6 Mark II nie byłby lepszym wyborem, zwyczajnie. No i teraz nie spodziewałem się, że to powiem, ale Canon R7, którego niedawno kupiłem, faktycznie lepiej sprawdza się, jeśli chodzi o moje potrzeby. Mimo tego, że to jest krop, autentycznie. A kosztuje też 10 tysięcy mniej. Ale, gdybym wygrał w lotto, był jakoś niesamowicie bogaty, miał bardzo dużo pieniędzy, no to Canon R5 byłby pierwszym moim wyborem. Serio, to jest najlepszy aparat, jaki miałem w rękach, tylko jest za dobry. Nie wiem, czy to jest satysfakcjonujący werdykt. Ten aparat jest za dobry. To tak jakby wpuścić mnie do najnowszego McLarena i powiedzieć: jeździ tym, Ikaniewiczu. No ja się zabiję na pierwszym zakręcie, no. Bez sensu. Nie lubię jakoś szybko jeździć, więc zwyczajnie nie skorzystam, wiesz, z jego wielu opcji, z jego najfajniejszych opcji. I po co? Fajnie by było mieć McLarena oczywiście, ale sam wiesz. Zatem podsumowując, jeśli cię stać, no to go kup, rozważ R6 Mark II. I tyle. Mam nadzieję, że film ci się podobał. Jeśli tak, to zaszeruj go na swoich social mediach. Wejdź koniecznie na moje social media. Zobacz, że robię również warsztaty. Zasubskrybuj ten kanał, kliknij dzwoneczek oraz bardzo chętnie podyskutuję z tobą w komentarzach. Trzymaj się ciepło. Cześć.